Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o, moim zdaniem, bardzo dziwnej wypowiedzi pana Rafała Ziemkiewicza. O ile zwykle jego komentarze, moim zdaniem, charakteryzują się zdrowym rozsądkiem, tak tym razem, gdy pan Ziemkiewicz wypowiada się o papiestwie, powstaniach XIX wieku w kontekście współczesnego kryzysu na wschodniej naszej granicy, to ta wypowiedź jest moim zdaniem zaskakująca, dziwna i po prostu niewłaściwa. Dlaczego? To postaram się wyjaśnić w tym materiale. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że pan Rafał Ziemkiewicz w swoim materiale Szlaban na tace, który oczywiście również będzie podlinkowany w opisie tego filmu, zauważa na początku słusznie, że zbiórki organizowane przez hierarchię kościelną na pomoc pseudohumanitarną dla tak zwanych uchodźców, imigrantów na wschodniej granicy, że jest to głupota i zdrada. Dlatego, że im więcej takiej pomocy humanitarnej im zapewnimy, tym więcej ich tutaj przybędzie. On opowiada o tym mechanizmie, że tak to działa. Jeśli jest sygnał, że tutaj dzieje nam się dobrze, daje się przedostać, trzeba wprawdzie chwilę poczekać, ale wcale nie jest tak źle i w końcu da się przedrzeć, no to wtedy będzie ich przybywało coraz więcej, co będzie wystawiało nasze służby graniczne na coraz większe ryzyko, niebezpieczeństwo, co będzie nas stawiało w coraz trudniejszej sytuacji. Dlatego pan Ziemkiewicz mówi o pomocy pseudohumanitarnej i mówi o tym, że no właśnie takie zbiórki organizowane na taką pomoc są nie tylko głupotą, ale i zdradą. Jak najbardziej w pełni się z tym zgadzam. Jednak potem następuje fragment, który chciałbym przytoczyć. Natomiast jeżeli ten styl myślenia przejmuje Kościół, to przestaje być nasz Kościół. Jak mówił kardynał Wyszyński, po Bogu najważniejsza jest Polska. A nie to, czy ten czy ów biskup zapunktuje w Watykanie, bo tam się akurat trafił taki papież, który hołduje rozmaitym lewicowym zasadom. My za sprawą Jana Pawła II zapomnieliśmy o dużej części tradycji naszych stosunków z Watykanem. Mimo że kordian jest w lekturach szkolnych, mimo że ktoś może zapytać, a ta scena z papieżem to skąd? Mimo że ktoś mógłby sięgnąć do XIX-wiecznych materiałów, gdzie polski pogląd na temat Watykanu, który za wszelką cenę wspierał naszych zaborców i szkodził Polakom, jest bardzo jasno wyłożony. I nie przeszkadzało nam to wierzyć w Boga i Najświętszą Panienkę, ale po prostu rozsądnie podchodziliśmy do tego, jak ze swojej politycznej wiedzy ówcześni papieże korzystali. Znowu, moim zdaniem słuszna jest uwaga o tym, że takie zachowanie ze strony episkopatu może być spowodowane chęcią zapunktowania u papieża Franciszka, który faktycznie zdradza pewne poglądy, które określilibyśmy jako lewicowe. Moim zdaniem jest to bardzo spójne z tą współczesną mieszanką herezji modernizmu z wiarą katolicką, którą wyznaje większość wyższej hierarchii Kościoła. I to byłoby wyjaśnieniem, dlaczego papież akurat takie, a nie inne idee wyznaje. To uważam za słuszne. Natomiast dlaczego pan redaktor mówi o tym, że no, my Polacy mamy już taką historię złych tych relacji z papieżami, z Rzymem, zapomnieliśmy już o tym w międzyczasie, ale takie relacje mamy i w XIX wieku właśnie źle nas traktowano, popierano zaborców. O czym pan redaktor mówi? To jest pytanie. Jak najbardziej napiszę również do pana Ziemkiewicza. Jestem ciekaw, czy obejrzy materiał i jeśli pan będzie oglądał, to proszę podać informację, o co chodzi, o jakie zachowania papieży chodzi. Jedyny przykład, który pan podaje, to jest przykład wzięty z Kordiana, czyli najprawdopodobniej chodzi, tak rozumiem, o potępienie powstań przez papieża Grzegorza XVI. No i tutaj moim zdaniem
krytyka tego zachowania, tych dokumentów papieskich, bardzo bym się jej nie spodziewał ze strony pana Ziemkiewicza, który ma moim zdaniem dosyć racjonalne podejście właśnie do powstań i bardzo często krytykuje nasze zbyt romantyczne, nasze jako Polaków podejście do kapitału krwi, do takiego celebrowania, jak to nas nie siekli i nie tłukli. Tutaj natomiast mówi pan tak jakby no w zasadzie powstania były całkowicie słuszne, a papież właśnie po prostu opowiedział się po stronie naszych oprawców z tych czy innych przyczyn, czy to z kalkulacji politycznych, czy to z jakiegoś niedoinformowania, opowiedział się nie po tej stronie, co trzeba i teraz właśnie my mimo wszystko wiarę zachowaliśmy. To jest słuszna uwaga, że to jest właściwe, że wiarę od Pana Boga i w całą katolicką wiarę wyznajemy niezależnie od tego, jak się nam układają relacje z konkretnym papieżem. Nawet wtedy, kiedy są trudne, to tej wiary nie tracimy. To jest słuszne. Natomiast czy naprawdę uważa pan Ziemkiewicz, że papież niesłusznie potępił powstania? O tym chciałbym dzisiaj przede wszystkim mówić. Jak to dokładnie było? A więc, zaczynając od początku, papież Grzegorz XVI 15 lutego roku 1813 wydał brewę Impensa Caritas. Był to dokument adresowany do polskich biskupów, który nawoływał do zaniechania angażowania się w powstanie. Ten dokument nigdy nie został opublikowany w Królestwie Polskim, dlatego że rosyjski, carski feldmarszałek Iwan Dybicz uznał, że to pismo jest niewystarczająco stanowcze. To jest początek historii. Ja przytoczę jakby to, co najważniejsze, a później będę komentował. Następnie, już po upadku powstania, Grzegorz XVI wydaje krótkie pismo do biskupów Królestwa Polskiego. Pismo to zatytułowane jest Cum Primum. Przeczytam tutaj fragment. Do wszystkich arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego. Czcigodni bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Gdy tylko doszła do nas wieść o strasznych klęskach, które w roku ubiegłym kwitnące wasze królestwo nawiedziły, zaraz obudziło się w nas przypuszczenie, że one nie skądinąd pochodzą, jako niektórych podstępu i kłamstwa sprawców, którzy pod pozorem religii, w czasach naszych smutnych, przeciwko legalnej książąt władzy głowę podnosząc, ojczyznę swoją spod należnego posłuszeństwa się wyłamującą, bardzo ciężką żałobą okryli. My, gdy u stóp najwyższego i najlepszego Boga, którego chociaż niegodni na ziemi zastępujemy, łzy jak najobfitsze roniliśmy, ciężkie opakując nieszczęście, którymi ta powierzona troskliwości i ułomności naszej boskiej owczarni, część nawiedzoną została i gdy w pokorze serca naszego modlitwą, westchnieniami i łkaniami, miłosierdzie Ojca usilnie przebłagać staraliśmy się, ażeby te wasze prowincje, tylu i takimi rozruchami wzburzone, danymi nam było widzieć, czym prędzej uspokojone i pod legalnej władzy posłuszeństwo zwrócone, postanowiliśmy zaraz do was wielebni bracia orędzie przesłać, ażebyście poznali, że i my waszych nieszczęść ciężarem jesteśmy dotknięci i ażeby pasterskiej waszej gorliwości dodać coś osłody i utwierdzić was w tym, iż z ciągłą i coraz usilniejszą gorliwością powinniście się przykładać do obrony zdrowych zasad i do wpajania ich drogiemu waszemu klerowi i ludowi. I jak dalej to pismo wyjaśnia, te zdrowe zasady polegają tutaj konkretnie na tym, żeby nie powodować takich rozruchów, żeby legalnej władzy być poddanym i papież ma na myśli tutaj jak najbardziej legalną władzę zaborczą. Konkretnie chodzi przede wszystkim o cara rosyjskiego, pod którego panowaniem było Królestwo Polskie. No i teraz jak to może być, że papież nakłania tutaj do posłuszeństwa wobec cara i uważa, że ci, którzy nawołują do powstania, to są jacyś wichrzyciele. Jak to tak może być? Wychowani w naszej romantycznej tradycji faktycznie możemy tak pomyśleć, ale jeśli spojrzymy teraz na sytuację dosyć chłodno, no to myślę, że obraz sytuacji powinien być inny.
Patrzymy, co się dzieje w tym momencie. Powstanie upadło. Okazało się, że Polacy nie są w stanie się uniezależnić, że militarnie nie byli w stanie pokonać Cesarstwa Rosyjskiego, co w zasadzie można było, dało się już przed powstaniem przewidzieć. Papież oczywiście, moim zdaniem nie powinno być w ogóle kontrowersyjne stwierdzenie, że dla papieża i z punktu widzenia naturalnego i nadprzyrodzonego byłoby lepiej, gdyby istniało silne katolickie Królestwo Polskie, niż gdyby prawosławne Imperium Rosyjskie sięgało aż tak daleko na zachód. Moim zdaniem z punktu widzenia praktycznie każdego to powinno być dla papieża zupełnie naturalnie lepsze niż właśnie panowanie czy tak silne Imperium Rosyjskie. Natomiast widząc, że Polska nie jest w stanie się podnieść, nie jest w stanie stworzyć w tej chwili, w obecnej sytuacji własnej państwowości, nawołuje do tego, żeby Polacy zaniechali tego wykrwawiania się. A więc abstrahując od tego, na ile papież miał dobry obraz powstania, bo na pewno przede wszystkim informacje, które otrzymywał, były ze strony rosyjskiej, czyli to na pewno było też odpowiednio przedstawione jako właśnie taki przewrót zupełnie nie mający nic wspólnego ani z wiarą, ani z jakimś zdrowym dążeniem do wolności, tylko na pewno to zostało papieżowi przedstawione jako rewolucja i są tacy historycy, którzy to tak bardzo podkreślają, że właśnie papież został wprowadzony w błąd i tak dalej, i tak dalej. Ten aspekt można sobie dokładnie badać, natomiast moim zdaniem on tutaj w ogóle nie jest najważniejszy. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że papież po prostu w tej konkretnej sytuacji zrobił to, co mógł najlepszego dla Polski zrobić. Czyli powiedział do Polaków, nie wykrwawiajcie się, skoro nie jesteście w stanie uzyskać niepodległości, co oczywiście nie jest powiedziane w samym dokumencie. Rozumiemy też kontekst polityczny, to znaczy papież, car obiecuje tolerancję religijną na terenie Królestwa Polskiego, obiecuje nie prześladować Kościoła, obiecuje nie wywozić księży, biskupów na Sybir, w zamian za to, że papież będzie uspokajał nastroje w Królestwie Polskim. Czy to jest jakaś zdrada? Oczywiście, że nie, bo racjonalnie po prostu należało te nastroje uspokajać. To znaczy, moim zdaniem papież po prostu zrobił to, co w tej sytuacji zrobić należało. I pomimo tego, że dla powstańców to mogło być przykre, do tego jeszcze wrócimy, to po prostu to należało zrobić, dlatego że nawoływanie, gdyby papież teraz nawoływał do kolejnego powstania, to abstrahując od konsekwencji takich politycznych dla Kościoła na terenach już nieistniejącej Polski, czy dla konsekwencje polityczne dla samego Watykanu, abstrahując od tego, no to nawoływanie do kolejnych powstań mogłoby sprawić, że Polska by się po prostu wykrwawiła, że ci najlepsi synowie Polski po prostu szliby nieustannie w bezsensowny bój, wykrwawiliby się zupełnie w ten sposób, że po prostu nie byłoby później komu Polski, wolnej Polski tworzyć, gdy się nadarzy do tego okazja. I tutaj moim zdaniem jest to dobry moment, żeby powiedzieć kilka słów o powstaniach właśnie teraz w tym okresie, krótko po święcie niepodległości. Otóż oczywiście, że powstańcy to byli najlepsi, najbardziej patriotyczni, najbardziej oddani synowie narodu polskiego. Oczywiście, że ich postawa była bohaterska. Tak, postawa powstańców jest bohaterska i ją należy doceniać, ją należy wynosić na piedestał. Jednocześnie koniecznie musimy potrafić dostrzec, że ci, którzy dowodzili powstaniami, przede wszystkim ci, którzy podejmowali w ten czy w inny sposób praktycznie decyzję o wybuchu powstania, podejmowali decyzje niezwykle nieroztropne. To jest moim zdaniem kluczowe do zrozumienia całego tego zagadnienia. Z jednej strony bohaterstwo samych powstańców, z drugiej strony trzeba to, moim zdaniem, jasno powiedzieć, wielka nieroztropność albo nawet głupota samych powstań. Dlaczego? Dlatego, że jeśli robimy takie powstanie wojskowe, militarne, powstanie przeciwko przeważającym siłom wroga, bez kontekstu politycznego, który umożliwiałby stworzenie wolnej Polski, tylko tak po prostu romantycznie rzucamy się w bój, no to trzeba to rozważyć.
jakie mamy prawdopodobieństwo, że uda nam się zwyciężyć. Jeśli ono jest prawie żadne, to ten człowiek, który organizuje takie powstanie, podejmuje decyzję, zrywa tych ludzi do powstania, jest odpowiedzialny tej krwi, która została przelana. Jest odpowiedzialny, że ci najlepsi synowie, którzy bohaterskim porywem serca poszli na to powstanie, że oni swoją krew przelali bez realnych szans na zwycięstwo. I to trzeba zawsze umieć dostrzec, ten dysonans w tych powstaniach. Oczywiście, że powstańcy są bohaterami, ale jednocześnie, czy ci, którzy przygotowali powstanie, którzy nawoływali do powstania, którzy ostatecznie je prowadzili, którzy je doprowadzili do jego wybuchu, czy oni przypadkiem nie ściągnęli na Polskę największych katastrof, jakie w danym momencie dało się na Polskę sprowadzić? Moim zdaniem bez wątpienia, obiektywnie rzecz biorąc, tak, obiektywnie rzecz biorąc, powstania były niepotrzebnymi aktami, w których ojczyzna się wykrwawiała bez realnej szansy na zwycięstwo. Powstanie nie robi się po to, żeby przelać krew bohatersko i pokazać, że my pragniemy wolności. Jeśli się robi powstanie militarne, w którym zginą setki tysiące, dziesiątki tysięcy osób, to nie po to, żeby romantycznie coś komuś pokazać. My mamy taką tendencję, żeby tak patrzeć na powstania, ale pokazaliśmy, że kochamy naszą ojczyznę, że duch nie umarł. Ludzie, tam giną dziesiątki tysięcy osób albo setki tysięcy najlepszych Polaków, którzy byliby przyszłością tej Polski, a my mówimy, że daliśmy taki piękny sygnał. Takiego sygnału nie można dawać i te życia, te istnienia wysłane w bezsensowny bój, bój bez szansy na zwycięstwo, one obciążają sumienie tych, którzy takie decyzje podejmowali. A więc co moim zdaniem należało robić pod zaborami? Należało budować podstawę do powstania nowej Polski. Należało się edukować, jeśli trzeba, konspiracyjnie. Należało tworzyć tyle wolności, ile się udało. Należało tworzyć organizacje paramilitarne, jeśli się udało. Należało budować naród polski. Należało kształtować, formować, edukować na każdym poziomie. I czekać na taką sytuację geopolityczną, w której będziemy w stanie wybić się na niepodległość. Na taką sytuację, w której być może właśnie poprzez powstanie bylibyśmy w stanie, mielibyśmy realną szansę taką niepodległość uzyskać. Ale do tego trzeba raz pewnej bazy, czyli Polaków, którzy są gotowi iść w bój, którzy mają pewną organizację, właśnie na przykład stworzoną poprzez konspiracyjne organizacje, z jednej strony paramilitarne, czy w ogóle militarne, jeśli się uda, czy właśnie organizacje konspiracyjne, edukacyjne, które również mogą tworzyć jakąś tam sieć łączności, a więc organizować się, tworzyć okoliczności, tworzyć bazę do powstania, jednocześnie zachowując tą czujność, kiedy będzie taka sytuacja, która pozwoliłaby nam, która umożliwiłaby uzyskać niepodległość. To należało robić, a nie po prostu wysyłać najlepszych obywateli na rzeź, na bitwę, na wojnę, której wygrać nie można. I gdy papież mówi, nie słuchajcie tych, którzy nawołują was do krwawych powstań, no to dokładnie to mówi, to znaczy daje radę, która dla Polaków, dla Polski jest obiektywnie rzecz biorąc po prostu najlepsza. I oczywiście, że powstańcy, którzy oddali swoje życie, przecież w dobrej wierze, oczywiście, że oni mogli poczuć się tym dotknięci. Natomiast to nie zmienia faktu, że papież dał najlepszą możliwą radę dla Polaków w tym czasie. Najlepszą możliwą również z naszego punktu widzenia. Zachowajcie spokój. No i oczywiście kształćcie się, zachowajcie swoją tożsamość, zachowajcie swoją wiarę, szykujcie się na ten moment, w którym będzie się dało uzyskać tą niepodległość. Bądźcie wtedy gotowi. Gdyby w Polsce było więcej takich krwawych powstań, gdyby oprócz listopadowego i styczniowego, gdybyśmy tych powstań robili coraz więcej i gdyby następowały kolejne, to być może nie byłoby komu robić wolnej Polski później po I wojnie światowej. A być może gdyby tych powstań nie było, to bylibyśmy w stanie, odpowiednio wyczuwszy wcześniej moment, zrobić jedno konkretne powstanie w takim momencie, w którym bylibyśmy w stanie faktycznie uzyskać niepodległość
ogłosić tą niepodległość i stać się wolnym narodem dużo wcześniej niż właśnie w roku 1918. Ale to wymagałoby przygotowania, spokojnej pracy, roztropnej decyzji, a tego w Polsce niestety wtedy bardzo mocno brakowało. I to widać do dzisiaj, że nam tego brakuje. W tym, że nie potrafimy zrozumieć, że należało tak zrobić, że nie potrafimy jakby tego, bardzo często nie potrafimy jakby tego dysonansu pogodzić, że z jednej strony powstania były bez sensu, a z drugiej strony, że ci, którzy walczyli w tych powstaniach, walczyli faktycznie bohatersko i że to byli ludzie szlachetni i że jakby z ich punktu widzenia też psychologicznie to było zrozumiałe, że oni chcieli tej wolności, oni pragnęli wolności i po prostu poszli za swoimi dowódcami. Dlatego moim zdaniem winą oczywiście za to, że te powstania były bezsensowne, że były w ten sposób zrobione, że nie mogły odnieść sukcesu, należy obarczyć dowódców, być może jakby których konkretnie to jest kwestia już, którą historycy powinni oceniać, na której ja po prostu się nie znam. Jak już wspomniałem, jestem szczerze zaskoczony tym, że akurat pan redaktor Ziemkiewicz tutaj tego jakby nie rozumiał. Moim zdaniem już wielokrotnie właśnie pan Ziemkiewicz mówił o tym, że nie należy do polityki podchodzić na taki nierozumny, nieracjonalny sposób, że gdy my mówimy o tym kapitale krwi, to tak naprawdę jest to tylko taka bajka, która ma pokryć to, że podjęliśmy walkę w zupełnie niewłaściwym momencie, w zupełnie niewłaściwy sposób i że mówienie o tym właśnie, o to, tak my przelaliśmy tą krew i ten kapitał krwi, on zaowocuje. Czym ma zaowocować śmierć tych najlepszych obywateli? Tym, że kogoś to wzruszy, myślimy, że polityków na świecie to wzruszy, a więc uważamy, że można posłać setki tysięcy ludzi na śmierć własnych najlepszych obywateli po to, żeby kogoś to wzruszyło, żeby ktoś podjął później gdzieś tam za granicą jakąś decyzję. Oczywiście, że nie jest to w żaden sposób racjonalne i wydaje mi się, że wielokrotnie u pana Ziemkiewicza już to w jego materiałach słyszałem. Natomiast tutaj nagle potępienie powstań przez papieży, potępienie to też w zasadzie za dużo powiedziane. Widzieliśmy, jak to było powiedziane. Nie zostali potępieni Polacy, którzy walczyli, tylko no, pewni ludzie, którzy nawoływali. To jest, widzieliśmy, jak to zostało sformułowane. W zasadzie pismo mówi o tym, że no, nie róbcie przewrotów, przypominajcie katolikom, że należy się władzy świeckiej poddać. W zasadzie to jest tyle. No ale te akty, to działanie polityka papiestwa w XIX wieku tutaj nagle spotyka się z tak poważną jednak krytyką pana redaktora. Bardzo mnie to zaskakuje. Jeśli są tam jakieś inne decyzje, do których on się odnosi, to chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione. To będziemy mogli na ten temat rozmawiać dalej. A więc my pamiętajmy o tym, żeby z jednej strony podziwiać przecież bohaterstwo prawdziwych patriotów, którzy są gotowi oddać życie swoje za ojczyznę, ale z drugiej strony nie ulegać takim romantycznym mrzonkom, że wprawdzie przegraliśmy, ale taki kapitał krwi został włożony i dzięki temu ojczyzna powstała. Jak już wspomniałem, bezsensowne wysyłanie najlepszych obywateli w bój nie może zostać usprawiedliwione tym, że my chcemy dać jakiś znak komuś tam na świecie, że my chcemy zapłacić jakiś kapitał krwi. Nie. Dowódcy muszą podejmować racjonalne decyzje i trzeba to jasno powiedzieć, że te powstania, nasze powstania niepodległościowe zostały zrobione w sposób tragiczny, w sposób, który nie mógł prowadzić do zwycięstwa i nie należy przed tym uciekać, nie należy uciekać w romantyczne mrzonki o kapitale krwi i o tym, że to właśnie daliśmy jakiś wielki sygnał i świat cały był zadziwiony i tak dalej, i tak dalej. A więc zachowajmy prawdziwą miłość do ojczyzny, prawdziwą miłość, która jest racjonalna, która naprawdę szuka tego, co jest najlepsze, a nie taką miłość, która za wszelką cenę próbuje wszystko usprawiedliwić. No, takie usprawiedliwianie również nieracjonalnych decyzji może prowadzić do tego, że nie zrozumiemy ich, że nie zrozumiemy, co tam było źle i popełnimy podobne błędy ponownie w przyszłości. A więc wynośmy na piedestał bohaterstwo, naśladujmy bohaterstwo powstańców, jednocześnie pamiętając o racjonalnej, wyważonej polityce,
która musi po prostu brać pod uwagę, jakie są okoliczności, co faktycznie przyczyni się najbardziej do dobra naszej Ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.